Serdecznie witam w kolejnym wydaniu European Circle Report. Do jednego z najważniejszych tematów ubiegłego tygodnia należy spór o wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz o budżet Unii Europejskiej na przyszły rok. Projekt budżetu Komisji Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz 27 szefów rządów i państw znacznie różni się od siebie. Jednakże najpóźniej pod koniec 2012 roku Rada musi podjąć ostateczną decyzję w sprawie budżetu. Budżet europejski finansuje pracę Unii Europejskiej. Unia Europejska uzyskuje natomiast dochody z budżetu z różnych źródeł, np. z ceł opłat importowych, z ustalonej części podatku VAT oraz z procentowej części dochodu narodowego brutto krajów członkowskich. Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia, Czechy, Austria i Holandia nalegają, aby budżet Unii Europejskiej wyniósł nie więcej niż 1% dochodów gospodarczych Unii Europejskiej, co odpowiada około 1 bilionowi euro. Te państwa wpłacają większe sumy do budżetu Unii Europejskiej niż otrzymują. Komisja Unii Europejskiej dąży natomiast do 1,1% PKB, co zwiększyłoby budżet o około 100 milionów euro. Rada Unii Europejskiej doszła do porozumienia w czerwcu, że wydatki wzrosną w porównaniu do budżetu z roku 2012 najwyżej o 2,79%. W sprawie finansowania Unii Europejskiej Parlament Europejski przechodzi na kurs konfrontacyjny. W ubiegły wtorek deputowani do Parlamentu Europejskiego zagłosowali w Strasburgu zdecydowaną większością głosów nad swoim stanowiskiem dotyczącym europejskiego budżetu na rok 2013. Deputowani odrzucili cięcia w budżecie ustalone przez ministrów finansów państw Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła w lipcu cięcia w wysokości 1,1 miliarda euro w tak zwanych zobowiązaniach i cięciach płatności w wysokości 5,2 miliarda euro. Parlament reprezentuje inne stanowisko i we wtorek zatwierdził zobowiązania w wysokości 151 miliardów euro, a przez to podwyższenie płatności o 6,8% w porównaniu do roku 2012. Przewodniczący Rady Unii Europejskiej Herman Van Rompuy zaprezentował podczas ostatniego szczytu Unii Europejskiej propozycję stworzenia specjalnego budżetu dla państw strefy euro. Jego zdaniem powinna istnieć oprócz budżetu Unii Europejskiej tak zwana zdolność fiskalna. Środki finansowe mają pomóc pojedynczym państwom strefy euro w wspieraniu wzrostu gospodarczego czy też realizacji reform. Przeciwnicy eurobudżetu krytykują brak dokładnych planów do sfinansowania oraz parlamentarnego nadzoru budżetu. Czy rzeczywiście potrzebny nam jest parytet w Unii Europejskiej? Komisarz Unii Europejskiej Viviane Reding jest zdecydowana wprowadzić parytet na stanowiskach kierowniczych w całej Europie. Już od miesięcy Reding nalega na realizację swojej propozycji. We wtorek Komisja Unii Europejskiej zamierzała przeprowadzić rozmowy na ten temat podczas posiedzenia. Do tego jednak nie doszło, ponieważ koledzy z urzędu bezpośrednio zablokowali propozycję pani komisarz. Przeciwnicy parytetu to nie tylko mężczyźni. Niechęć przychodzi również ze strony kobiet działających w Unii Europejskiej. Holenderka Nelly Kroes wyraziła swój zdecydowany sprzeciw. Także inni politycy nie są przekonani co do tego pomysłu. Reding domaga się parytetu, ponieważ według Komisji Unii Europejskiej tylko 13,5% stanowisk kierowniczych w wielkich przedsiębiorstwach obecnie jest zajmowanych przez kobiety. Komisarz widzi w tej kwestii pilną potrzebę działania. Inne regulacje na dobrowolnej bazie nie przyniosły do tej pory oczekiwanych zmian. W konsekwencji należy ustalić niezbędne wytyczne. Propozycja Reding przewiduje obsadzenie rad nadzorczych wielkich koncernów 40-procentowym udziałem kobiet. To nowe zarządzenie ma wejść w życie od stycznia 2020 roku. Jeśli firmy nie będą przestrzegać przepisów, grożą im kary. Do kar zaliczają się grzywny oraz odebranie państwowych dotacji, jak również wykluczenie z udziału w publicznych konkursach. Tymczasem Viviane Reding otrzymała aprobatę od licznych niemieckich kobiet działających w polityce. Zarówno minister pracy Ursula von der Leyen z CDU, jak również szefowa frakcji Zielonych Renate Künast odpowiedziały się za wprowadzeniem parytetu. Obecnie nie ma nic pewnego odnośnie tej propozycji, ponieważ nie odbyło się nawet jeszcze żadne oficjalne głosowanie. Wniosek komisarz jednakże został obecnie wstrzymany. Wtorkowa konferencja prasowa także została odwołana. Nowy termin, podczas którego zostanie zdecydowane o przyszłości parytetu, został zaplanowany na 14 listopada. To był raport z minionego tygodnia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.